Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, okazuje się, że następna instytucja społeczna, religijna została opanowana przez lewaków, jest rozwalana kompletnie od środka. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Także subskrybuj, zachęcaj do subskrypcji, no i polecaj. Armia Zbawienia. Armia Zbawienia. No, dlaczego armia? No, jest to taki odprysk, można powiedzieć, odłączenie się od metodystów. Jest to chrześcijańska, protestancka organizacja religijna. Armia, no, jak ktoś się zastanowi, armia, no dlaczego armia? No oni zrobili coś, taki system, na najwyższym poziomie to jest generał, później tam są pułkownicy, majorzy, kapitanowie i tak dalej, i tak dalej. No mają też swoje mundury szyte w zależności od kraju, w jakim mieszkają czy pracują. No, najróżniejsze tam w Indiach, na Dalekim Wschodzie, no to mają nawet takie te sari. W tych bardziej europejskich krajach, czy byłych koloniach angielskich, no to mają mundury takie a la wojskowe, kolorowe, z epoletami tutaj. No wszystko jest zorganizowane na zasadzie systemu wojskowego. No jest to dziwne, ale tak to jest. No, cała Armia Zbawienia, no to we wschodnim Londynie to się zaczęło. Stało się popularne w Ameryce. Na dzień dzisiejszy, no to jest około 2 milionów tych zbawicielowców. Jest około 15 tysięcy zborów czy grup tych religijnych. No to jest dosyć spora liczba. No, nie zgadzają się jeszcze na homoseksualistów. Nie pozwalają być pastorami, żeby homoseksualiści byli pastorami. Kobiety tak. No ale teraz w Ameryce, no to jest czwarta z najbardziej popularnych organizacji charytatywnych. Prawie 50% Amerykanów, kiedy było zapytanych, jakie mają zdanie na temat Armii Zbawienia, no to prawie 50% odpowiadało, że uwielbia, że kocha, że no, lubi, no i popiera i daje. No, oni mają taki charakterystyczny czerwony kociołek, taki kociołek na trójnogu. No i ten kociołek reprezentuje właśnie jedzenie dla ubogich. W San Francisco w 1891 roku było pełno biednych. No dzisiaj też jest w San Francisco wielu biednych, tyle tylko, że 120 lat temu to przypuszczalnie, kiedy biedny ukradł za $1000 w jakimś sklepie, no to był skazywany na jakieś galery. Dzisiaj poniżej $1000 jest wypuszczany. Także bieda się nie zmieniło. Armia Zbawienia nie poprawiła nic. Ci, co nie chcą pracować i chcą kraść, no to nie pracują i nie kradną. Armia Zbawienia im pomaga. No, jest sporo ludzi, no ale coraz mniej zaczyna pomagać, dlatego, no są bardzo aktywni, to oni nawet płacą za te dzwonienie tymi dzwonkami, to są ochotnicy, ale oni są płaceni, oni mają płacone tam $10, $15, $20 na godzinę i stoją i dzwonią i zbierają te pieniądze. Ale w tym roku w Armii Zbawienia grupa lewackich oszołomów, grupa socjalistów, komunistów, którzy chcą rozwalić wiarę i religię w Ameryce, no i zaczynają od odstępowania do organizacji właśnie jako takiej. No, Komisja Sprawiedliwości Społecznej w Armii Zbawienia, tam nie wiadomo, kto do niej należy, opublikowali taki przewodnik, dokument, który ci autorzy, no to wytłumaczyli, że w zasadzie, no to ma stymulować jakąś taką miłosierną i spokojną rozmowę na temat amerykańskiego rasizmu. No i co się okazuje? No i oni
tłumaczą, że w zasadzie rasizm taki społeczny, indywidualny i państwowy jest wrodzony w Ameryce i że no i ogólnie takie tony są w całym tym, w tym przewodniku, bardzo takie antychrześcijańskie, antybiałe, także że taka bardzo ta miłosierna i spokojna rozmowa czy dyskusja, no to raczej nie jest. Ludzie się wściekli. No tam w tym przewodniku to było napisane między innymi coś takiego, że dlaczego to jest takie trudne, żeby zgodzić się z tym, że grzech rasizmu istnieje w Ameryce, no i trzeba szukać boskiego przebaczenia, nie tylko jako osoba, ale również jako Kościół Armii Zbawienia, przez to, że się zgadzaliśmy na rasizm i popieraliśmy rasizm. Także to był taki dobry początek dla konwersacji, dla rozmowy, dla zacięcia rozmowy. No i w zasadzie to w tym przewodniku, no to było napisane, że wszyscy ci zbawicielowcy powinni przestać być niewidomi na kolor skóry, że trzeba zwrócić uwagę, że to jednak istnieje ten rasizm, no i że trzeba zacząć płakać, że trzeba w zasadzie żałować, no i że trzeba przeprosić. No tak, także wielu z tych ludzi, którzy dawało pieniądze dla Armii Zbawienia, po prostu no, dostało policzek w twarz, no bo w sumie nigdy nie byli przeciwko czarnym. Wprost przeciwnie, Armia Zbawienia to już od początku prowadziła 60% wszystkich tych usług czy działania, no to jest dla mniejszości kolorowych. Także Armia Zbawienia jest ostatnia, która powinna się poczuwać do jakiegokolwiek rasizmu. Oni tam już w 1900 latach prowadzili najróżniejszego rodzaju przytułki i takie hostele, dawali jedzenie. No bo to się wszystko do tego sprowadza, że na Boże Narodzenie to dają te żywią głodnych, no to około 4 milionów jest tych dań w roku w Ameryce. No i ten przewodnik w zasadzie bije batem wszystkich tych zbawicielowców i ludzie się zdenerwowali. No bo jeżeli oni napisali, że to trzyma białą rasę przy władzy, dlatego że jest instytucjonalny rasizm, no to nie bardzo nikomu pasuje. No to była potężna fala krytyki. No i cały ten dokument został usunięty ze strony w listopadzie. W listopadzie to zniknęło. No i takie było tam oświadczenie, że ten przewodnik spowodował, że niektórzy zaczęli wierzyć, że powinni zacząć przepraszać za kolor swojej skóry. No ale to dokładnie tak było tam w tym przewodniku. No to było tak, że biali muszą się bić, batować i mają przepraszać za kolor swojej skóry. No i do tego jeszcze napisali, że część ludzi się wypowiadała, ci krytycy, że Armia Zbawienia odeszła od swoich biblijnych, testamentowych wierzeń dla jakiejś innej filozofii lewackiej. No to i wyjaśnili, że to nie była intencja, że to nie był powód, że to nie była ta chęć. No i że teraz ten przewodnik będzie przejrzany i poprawiony. No,
Widać jednak, że jak silne są te wpływy lewackie, tak? No to tam nie było wystarczająco dużo ludzi w środku, którzy byliby przeciwko, także tam musiało być większość za. No a o co chodzi? No jeżeli nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, bo teraz Armia Zbawienia również zaczyna rozszerzać te tak zwane zróżnicowanie, zrównanie i włączanie. Także tam przyjęli do pracy, przyjmują do pracy, w każdej z tych zborów przyjmują urzędników, żeby patrzyli, żeby pomagali przyjmować do pracy czarnych, kolorowych. No dlaczego tak jest? No tak jest, że w Armii Zbawienia cwaniacy, którzy opanowali całą instytucję, wiedzą, że korporacje uwielbiają tego rodzaju rzeczy. No jak jest, korporacja jest przychylna i jest te zróżnicowanie, zrównanie i włączanie, pomimo że tylko na papierze, a nie w duchu, no to dają pieniądze. Korporacje uwielbiają takie widowiska, takie cyrki. No i i wtedy się zaczyna sypać kasa. No wiadomo, że ci najwyższą rangą, no to są biali, no ale tam nie ma dużo chętnych do działania takiego charytatywnego. No niestety wśród kolorowych prawda jest taka, że na studia, kolorowi nie chodzą na studia inżynieryjne, nie chodzą na studia medyczne, nie chodzą na studia jakichś takich nauk ścisłych ogólnie. Większość kolorowych, no to wybiera kierunek studiów bardziej w kierunku budżetówki. To oni chodzą na różne studiowanie społeczne, tego rodzaju rzeczy, że to jest po prostu budżetówka. To oni nie mają za bardzo chęci nawet działania charytatywnego. Także jak często się pytają, dlaczego nie ma czarnych wśród inżynierów, dlaczego nie ma czarnych wśród lekarzy, no po prostu nie wybierają. Z jakiegoś powodu nie wybierają tych kierunków. Wolą pracować w instytucjach, urzędach, kampaniach, które w zasadzie są żywione przez podatników i tam no rozumiecie chyba o co mi chodzi, nie będę wchodził za bardzo w to wszystko. No problem jest taki, że ta banda tych lewaków, liberałów, komunistów, antychrystów w Armii Zbawienia doprowadziła do tego, że wyobcowali tych wszystkich dawców, ci wszyscy ludzie, którzy dają pieniądze. Bardzo, bardzo szczerze zawsze dawali pieniądze wrzucali do tego czerwonego garnuszka. No to teraz jest jeden wielki opór i zniechęcenie. Armia Zbawienia powiedziała, że ten przewodnik zostanie poprawiony, no i wyjaśnili, że nie, Ameryka nie jest rasistowska, Ameryka nie była rasistowska, no, szczególnie Armia Zbawienia nie była rasistowska, także wszyscy normalni w Armii Zbawienia muszą się otrząsnąć, muszą jakoś przegłosować, zagłosować, wybrać normalnych ludzi. Nawet w Armii Zbawienia trzeba zacząć wybierać normalnych, także to dla tej
dla tego dobrobytu, dla tego dobra i tej instytucji chrześcijańskiej, no bo jeżeli nie, to to się wszystko źle skończy, to po prostu zostanie zabite od środka, ludzie przestaną dawać datki, no i wtedy jak nie będzie datków, no to jakkolwiek obudzone lewactwo by nie było w tej organizacji, sama organizacja sama w sobie po prostu zdechnie, no umrze śmiercią naturalną, wyparuje, nie będzie tego, tylko dlatego, że tam paru jakichś takich ideologów, ideolożek, czy jak je tam zwał, ta organizacja po prostu weźmie i padnie. To mimo wszystko, że zaczęło to się wszystko w Anglii, no ale jednak to jest tradycja, amerykańska tradycja. Na wielu filmach jest pokazywana, te dzwonki są pokazywane, te święta są pokazywane. Także to jest no, przyjemna sprawa, potrzebna sprawa. Na pewno pomaga wielu ludziom, na pewno daje jakieś zadowolenie wszystkim tym oficerom, pułkownikom, majorom, generałom i tak dalej, kapitanom. Na pewno daje jakąś przyjemność i zadowolenie tym ludziom, którzy przychodzą no nie tylko na Boże Narodzenie, ale w wielu wypadkach w ciągu całego roku. Armia Zbawienia też prowadzi bardzo dużo sklepów, gdzie ludzie przynoszą rzeczy używane, oddają je za darmo, nie sprzedają, nie dostają kredytu, po prostu to są darowizny. No i z tych darowizn jest spora ilość funduszy, pieniędzy robiona, zatrudniają tych ludzi, którym płacą tam jakieś pensje. Także to jest dobrze naoliwiona organizacja, ponad 120, no więcej, 91, no to 130 lat, także to jest organizacja z tradycją, organizacja z jakąś pozytywną przeszłością, no i co? No i lewacy od środka rozwalają. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się zagonić w kąt przez socjalistów. No, jak słyszeliście, Armia Zbawienia została opanowana od środka. No, już nie wiadomo, co jest normalne, co jest uczciwe, no ale ludzie się budzą, patrzą na tych oszołomów, lewaków i zaczynają reagować. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co Biden robi. No teraz z Rosją. Widzicie, co się dzieje z podatkami, z benzyną i tak dalej. No, jeżeli posłuchaliście o Armii Zbawienia, no to też te wszystkie lewicujące filozofie, ideologie nie wpływają dobrze, rozwalają stuletnie tradycje, rozwalają wszystko od środka. Nie jest dobrze. Zdrowia dla normalnych.